Śpiewaliśmy Niechaj sławią Cię narody, narody wszystkie. Dzisiaj święto jednego z tych, którzy imię Chrystusa zanieśli na krańce świata, ówczesnego, antycznego świata, bo dzisiaj święto świętego Jakuba, apostoła, który odważył się pójść za Chrystusem. Jest patronem pielgrzymów, a właściwie patronem wszystkich, którzy podejmują drogę do świętości. On wie, jak ta droga jest ważna. Ona prowadzi do wieczności. Dzisiaj świętemu Jakubowi dziękujemy za to, że pomógł nam przejść drogę, która nas przywiodła tutaj, na tę Eucharystię. Jest to najpiękniejsza droga. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając zaś Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli, możemy. On rzekł do nich, kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to, 10 pozostałych oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy, niech między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Znamy odpowiedź. Możemy. Ciekawe, co myśleli apostołowie, kiedy o tym kielichu usłyszeli. Pewnie to wszystko, co widzieli, czego doświadczyli, tej niezwykłości osoby Pana Jezusa. Może o tym myśleli, że i to będzie ich udziałem. Chwilę przed tym wydarzeniem, które dzisiaj nam Ewangelista Mateusz przed oczyma maluje, Pan Jezus mówi, że idzie do Jerozolimy, aby umrzeć, aby dać swoje życie jako okup za wielu. I zaraz potem jest to pytanie. Czy możemy pić kielich naszego Pana? Jako Jego uczniowie mamy być święci, a zatem inni niż ten świat, w którym żyjemy. I to nie tylko chodzi o to, żeby to słowami mówić wokół siebie, czy też w swoim środowisku, czy wśród tych, którzy myślą podobnie. Ta inność ma się okazać w oczach tych, którzy patrzą na nas. Nieważne, czy znają nas, czy są zupełnie obce. To nie my mamy świadczyć o tym, ale to inni mają w nas widzieć ową inność, ową świętość. A więc potrzeba nie tylko słów, ale potrzeba też świadectwa życia. Kto by chciał być pierwszy, niech będzie sługą. I to wszystko byłoby wręcz niemożliwe, gdyby nie to słowo, tak jak Syn Człowieczy.
A więc Pan Jezus mówi, tak jak ja, który nie przyszedł, aby Jemu służono, lecz aby służyć. I pewnie wiele razy zdarzyło się nam, tu wszystkim obecnym, właśnie w taki sposób funkcjonować. Usłużyć komuś, odłożyć swoje, zapomnieć o swoim, pójść wyjść z pomocą, z pomocną dłonią, z usłużeniem. Mamy też oczywiście być tymi, którzy są sługami Pana Boga. Życiem mamy świadczyć, że jesteśmy święci, a więc inni niż ten świat. I będzie to droga, bo o tej drodze też dzisiaj na początku było. Czasem jest to droga, w której możemy za psalmistą powtórzyć, idę i płaczę, ale niosę ziarno na zasiew, wracam z radością, niosąc snopy. Nie wiemy, jaka jest przyszłość. Mamy wpływ na teraźniejszość. Mamy wpływ na tę drogę, w jakiej jesteśmy. Czasem jest to droga trudna. I wtedy warto patrzeć na Pana Jezusa i na ten paradoks, na krzyż. Bo to On jest drogą. Droga to stroma i cienka, wąska, ale jednak pewna. Może to trudne, bo wciąż gdzieś tam chrześcijanie o tym krzyżu słyszą. No ale jak być uczniem Pana Jezusa bez tej rzeczywistości? A zatem jest potrzebne nam wiele odwagi, wiele też świadectwa życia tych, którzy ten krzyż przyjęli i go zanieśli tam, gdzie trzeba było. Niech oni nas umacniają i właśnie kiedy jest ta chwila trudu, może nawet dzisiaj będzie w jakimś miejscu, gdzie będziecie, gdzie ja będę też, może będzie właśnie trzeba zacisnąć zęby i niemal z płaczem działać, to robić, co jest mi przeznaczone. Wtedy wspomnij na świętego Jakuba, który zaniósł to, co miał, zrobił to, co miał zrobić, zaniósł to, co miał zanieść tam, gdzie trzeba było. I dzisiaj Kościół jest mu wdzięczny. Kościół się modli do Boga, bo on okazał się zupełnie inny niż świat, w którym żył. Okazał się święty.